Dzień dobry, jest tutaj Mareczek. W poprzednim Dzień odcinku go nie dobry. było, ale wrócił z ekspedycji zwanej brakiem komputera. Jest też Arek z kamieniem. A Roxana weszła do domku. Nie no, powiem wam prawdę, widzowie Mikrusa, tak naprawdę, no niestety byłem w ciągu, jeżeli chodzi o kompulsywną masturbację, no i nie mogłem się na grze skupić, dlatego Mikrus powiedział, no dobra, rozumiemy, no to najwyżej, jak ci przejdzie już trochę, nie, no to wtedy wrócisz. No i wróciłem, udało się. A kurwa, tydzień musiałem dusić tego digidonga, żeby mi przeszło, ale się w końcu udało. Także witajcie. Tym miłym akcentem witamy was w kolejnym, bodajże już piątym odcinku z The Foresta. No dokładnie. Dobra, moje pytanie jest takie, idziemy spać, czy od razu wpierdalamy się do Kejwa? Nie, no bym spać. Nie, no najpierw jedzenie trzeba sobie zrobić. A mamy kurwa cokolwiek? No ja trzy tej tutaj na ognisku jest jedno moje. A ja nie wiem, jak to wziąć do tego. Nie wiem, tak kurwa, suszony łeb. Wam opierdoliłem tam jaszczurkę, no ale to sami rozumiecie, no. No ta, no Marek był nie, głodny. Nie, bez jedzenia, kurwa, nie pójdę. Chwila, ja mam jakieś leki? Kurwa, nie mam leków. O-ou. Niedobrze. Very niedobrze. Dobrze. Bardzo niedobrze, nie podoba mi się to. Mało strzał mam. To też niedobrze. A tam, nie martwcie się, jak to mówią geje ze specyficznymi fetyszami, można by powiedzieć takimi szejkowymi, w kupie siła. Jej. Yikes. Dobra, widzę, że wszyscy na chatach, ale spanko i tak jeszcze się potężnie. Spróbujmy zasnąć. No to mięso się robi, czy się nie robi? Kurwa, chodźcie czekaj, spać. Czekaj. Na ekspedycję mieliśmy iść. Jebut, kurwa. Liści, żeby nie przygasło. O. Dobra, można i spać. I ja paniczka mi się poczuła. Ty. Te drzwi by się przydało. Tutaj. Nie no, tutaj są drzwi przecież. No. Dlaczego. A dobra, mogę spać z otwartymi. Taki kozak jestem. Dobra, wszyscy do spania. I my. I co? No i kurde. Elegancko dalej tam stoją. Poszli w pizdu. Dalej się nie zrobiło. Kurwa. Halo? Nie ma nikogo? Jej! Wygraliśmy z kanibalizmem. A tak serio, to po co jest ta łepetyna? Ona coś ten? Nie wiem, coś fajnego robi? Do jedzenia, kurwa. Ja se łeb ojebie. A nie, nie można. To ja chyba złą głowę wziąłem. To można, czy nie można tutaj te łby? To ja nie mam żarcia. Dobra, chodźmy do tego cave'a. Dobra. Do tego niebieskiego, co Arek zaznaczył. To jest nasz pierwszy cel, wydaje mi się, taki najbardziej potrzebny. A jak ten łeb wyrzucić z ekwipunku? Nie wiem. Zostawiłem kolegów. Cudownie. Wylew masz, ty kurwa!
O. Jedyna Roxana idzie. A gdzie Arek? A, ty tam. On sobie wyszedł drzwiczkami. Dobra. Marek został. No już zapierdalam, już. Arek, czekaj na nas. O, Arek do nas idzie, bardzo dobrze. Teraz stańmy w takim czworokącie różańcowym, zmówmy modlitwę i możemy iść. Dobra, wbijamy, proszę państwa, do cave'a. Pierwszy cave w tej serii. Czy się boimy? Ej, o, czekaj, laptop. A, już nie jest rozjebany, okej. Okay. A, zdjęcie. O, mam napój, fajne. Świetnie. Dobra. Dobra. Chodźmy. No to zapierdalamy do cave'a. Coś nowego tutaj? Oj, ja pierdolę, czekaj, jakie lagi miałem. Dobra, kto chce iść pierwszy? Ja nie idę. Roxana na pałę idzie. Zapierdalamy za nią. Patyki. Nie cały chuj tu jest. Tam wyrzucę jakaś rewelacja, tu będzie, a to co? No dobra, no może coś tu znajdziemy. Poczekaj, bo już tu... Czekaj, są od nogi. O, wszystko wzięli, kurwa. Same szmaty tylko? O, ała. Tu nic nie ma. Dobra, czekajcie. Czekaj, bo tutaj kurwa chuja widać. Ej, tutaj są. O, jest. A, dawać, kurwa. A. I pięknie, dawaj. A, masz, zdycha. Ładnie. O, dobra, czekaj, to jest moje. Kurwa, dlaczego nie mogę tego podnieść? Same szmaty? I to przykre Jezu. Trochę. A. Tylko ze świeżych chyba mogę. O. Co? O, dobra. Świeci. Czekajcie, ja mam tutaj jakiegoś keba? Nie mam. Uuu. Trochę lipa. Co my tu mamy, krzesło? Tam się coś świeci. Czekaj, bo Arek trochę dalej poszedł. Najlepiej by było, jakbyśmy całego cave'a. Okej, poczekaj chwilę. Ja bym tutaj całe to ogarnął. Teraz styknie nam tej zapalary. Uuu. Ej, dobra, bo tutaj mamy w chuj odnóg. Chodźcie do mnie. Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł tam iść. Wbijamy na dół? Dawaj. Najwyżej wszyscy zginiemy. No dobra. To wbijamy. Konsekwencje. Dokładnie. A co to jest? A, to nie jest linka. Wrobka, fiskus. Co? Jest zabać, kurwa. O nie, nade mną jest Janczar. Szybko, w dół! No spuszczam się. O, Janczar też. Dlatego fakt, że jest nade mną, mnie nie pociesza. Dobra, czekajcie. O, ale fajnie wszyscy sapią. O kurwa! Kurwa, nie, no dobra, zdaruję sobie już te wujaszkowe dowcipy, bo sam sobą zaczyna być niesmaczony. Zajebiście. Ej, chłopaki, dynamit. Bierzcie dynamit. Ty, kurwa, ale to jest daleko. Czekajcie chwilę. Ale dropik. O, siekiera! Ej, kurwa, jakie składowisko zajebiste. Gdzie ty widzisz siekierę? No tu była. Tutaj miałem. Dynamity, panie, kurwa. Napoju w chuj, kurwa, lina, okej, świetnie. Ej, zajebisty drop. Pędzel? No. Okej. Kurwa. Jest jakaś, ej, farba jest tutaj. Możemy się na czerwono po... Czekajcie. Ty bierzcie dynamit, kurwa. Ja już mam full. Mam wiadro z farbą. Tak by the way. Ej, dobrze, że tu poszliśmy najpierw. Leki, zajebiście. Taki drop, kurwa. No. O, kaseta jest. A, jakaś chujowa. Strzały przydadzą się. Czy my możemy coś rozjebać? Nie możemy, no dobra. Ej, ja wziąłem. Kolejne strzały. Ej, zajebisty drop, naprawdę.
Mam płytę druko... do dru... co? Płytka drukowana. Do bomb. Weźcie te napoje, bo to szkoda. Tak, ja wziąłem. No. Dobra, to idziemy dalej w cave'a. Bo to, wiecie, nie ma sensu. Tutaj już nic nie mamy. Człowieku, kurwa, co ja dropnąłem, to ja pierdolę. Nie, zajebiście, bardzo ładny dropik. No i w tobie. O, dużo kanibali, no ale tych nie można, kurwa, fajnie porąbać. Ale ta siekierka jest strasznie wolna, nie? To jest jej jedyny minus, ale jest lepsza niż ta podstawowa, co dostajemy w samolocie. Czyli mamy taką, tak naprawdę, taką pierwszą nie, podstawową broń. Siekierki, czy nie? To już zależy od ciebie, to nie? Ja mam współczesną. Ale zawsze można ją wzmocnić jakieś zębami i tak dalej. Dobra, to... bo tam było kilka rozdroży, nie? Ja bym poszedł tą stronę, gdzie były te deski. Ale serio, powiem ci, że bez muzyki tak naprawdę to The Forest w ogóle nie jest straszne. Ja sobie wyłączyłem, bo jest... jak to chyba przy... jest trochę wolno. No. Kurwa, no z oświetleniem jest do dupy. No. Kanibale nie żyją. Dobra, ja się tu pogubiłem. Lolomongo. Lolomongo? Laptop. A, to tutaj byliśmy, dobra, czyli... Czyli w tą stronę szliśmy, tak? Tak, tutaj szliśmy. O, Pitos! Zawsze można nim napalić. To co to jest? Dobra, chodźcie. Bogat jesteś, że pieniędzmi palisz? No kurwa. Nie, ja się zgubiłam. Tam ja idziemy. Chodźcie. Kompa składał mi ten, 2 tygodnie, ale kurwa... Człowieku, jak on zapierdala. Nie, ale serio, powiem ci, że z jednego pendrive'a bezpośrednio na drugiego 12 gigabajtów danych mi przerzuciło chyba w coś... Nie wiem. 10 minut? O kurna. Co to? Albo wyjście z cave'a, albo nie wiem. Albo nasza śmierć. Wygląda jak wyjście z cave'a, nie? No. Oj nie. O, oj nie. Chciałbyś wyjście. Tu jeszcze się pewnie ponapierdalamy z nim. Też coś tak czuję. O, czaszeczka, może się przydać. To jest kurwa srogo, w chuj. No, może zrobiłam. Czekajcie. Pochodnia? No. O! I to jest dobry pomysł. A ale co to tam jest potrzeba do pochodni? Ale to z siekiery, nie? Nie. Patyk i szmata. A można ją nosić? Ej, tak. Właśnie, bo pochodnie przecież. Ja nie mogę, faktycznie. O kurwa. Ja nie umiem takiego czegoś zrobić. Dobra, ja sobie rozpaliłem tym. Mam szkatek ze szmatą. Aha! Szkatek ze szmatą i to... Nie, to będzie ta dzieciata. O, martwe kidy. Będzie ta dzieciata. Patyk ze szmatą? To styka? Tak. Patyk ze szmatą? Dobrze zrozumiałem? Tak, ej, tu ogólnie coś będzie, coś mocnego i dlatego mamy między innymi dynamit. Patrzcie na to, przyszła kurwa, stonoga. Dobra. Kurde. Dobra, jebać. Pomóżcie. No to teraz pan, kurwa. Podpalamy. Nara. I do piekła, dziwko. No to żeś kurwa nieźle zrobił. Oj, kurwa, jedną no, niezapaloną. No, ja mam na ten, na dynamo. No chodź. Czekajcie. Czekaj, kurwa, nie mam butelek. Ja widzę. Gdzie ona jest? Kurwa, bo... Zaraz mnie zdetonuje. No trudno. Pierdolnąłem. Szkoda dynamitu. Oj. O, idzie. O, jest. Dawaj jeszcze ten jeden. Czekajcie. No, czekajcie, w złym momencie powiedziałeś, jak już zapaliłem dynamit. O, o! Masz, dziwko. Kurwa! Dobra, pierdolę, to biorę siekierę i zaczynamy zabawę. I kurwa. Co? Gdzie? Zabita. Powaliłem nie, ją. No, już. Dobra, no.
Ja bym od razu proponował. Ja bym od razu proponował nałożyć go. Tak na wszelki. Paskudny pancerz? Jest. Kurwa, mam tylko surowe mięso. Dobra. O kurwa. Ej, macie coś do jedzenia? Nie, nie mam. Nie. I da się ją rozczłonkować? Tak. No właśnie jej łeb upierdoliłem. Ja chcę mięso. Dobra. Ja mam pół życia. A ona nie daje ci mięsa. Chyba. Dobra, pochodnia. O kurwa, Kido. O ty kurwa, śmieciu mały. O kurwa, to było epickie. Małe Kidy. Dobra, chodźcie. Idźcie pierwsi, bo wy macie pochodnie. My z Roxaną najwyżej tyłem pójdziemy. Kurwa, nie idź na ślepo. Ej, czekaj. Nie mam życia, kurwa. Sam jesteś ślepy. A leków nie brałeś stamtąd? Brałem właśnie, się leczę. A. Ale to nie jest tak, że weźmiesz leki od razu, że już masz pójść. Giń, mały Kicie. Dobra, kto idzie naprzód? No, ktoś, kto ma pochodnie, bo ja tutaj tylko z tą latarynką całą. Dobra. Kurwa, dlaczego ja jeszcze pochodnia jeszcze... Roxana na pałę idzie? Nie idź na pałę. Niech idą ci, co mają pochodnie. Ja bym się tu trochę rozejrzał. No ładnie, a ja już nie mam miejsca na te. Brukowane. W sensie na te. Co to? A, ja napoje. Ja mam zero głodu, drodzy państwo. Także zaraz moja połówkę. Hej. Kurwa, się wystraszyłem krzesła. Co zrobić? Krzesło. No napoje, klimat kurwy, ale jedzenia... No, z jedzeniem jest ciężko, to muszę przyznać ci rację. No, mnie też jest tak ciężko. Mam dziwne wrażenie... Czemu sobie nie zrobisz pochodni? Roxana, czemu sobie nie zrobisz pochodnie, tylko zapierdam z zapalniczką? Nie, jakoś tak nie... Nie wygodnie. Leki? Aha, no okej. Okay. Taśma? Się rzucili? Weź. Tak, kurwa. Meg. Kaseta? Kanister? I co, to tyle? Coś jeszcze mamy? Czekajcie. Chyba doszliśmy w ogóle do tego. Do końca tego dziwnego takiego. Kejwa? No. No to kurwa, dojebana ekspedycja, panie i panowie. A, bo to ta pochodnia się z czasem wypala. Tak. No. Dlatego chodzę z zapalniczką. Dlatego trzeba znaleźć latarkę. Jak wejdziesz, to chyba też się wypala. Dobra. Ej, zaczekajcie, kurde, chłopaki. Co? Spoko. Poczekajcie chwilę. Ej. Tutaj jest na górę. To wbijamy. Gówno widzę. Wiecie co, chyba jesteśmy w wiosce kanibali. Co zajebiście. Nie, jednak nie. Jednak nie. Jak to dobrze być na widoku. No, bardzo ładna pogoda. Pochodnie przynajmniej nie trzeba. No, dobra, to gdzie dalej? Szukamy kolejnego kejba, czy co? Jedzonko. Jedzenie. Przede wszystkim. Jedzenie jest priorytetowe niestety. No, bo to ci powiem. No jest ciężko. Ej, tu jest ten czaczek, co daje jeść. Czaczek? No bo dobra. Co daje jeść? Gdzie ty jesteś? Jakieś nuggetsy. Fajnie daje jeść. On ciebie jeszcze truje dodatkowo. Aha. Dobra. To którą stronę obieramy? Gdzie idziemy? Tam, gdzie jedzenie. I pióra. No to nie wiem, dobra, chodźmy ten. A jak niby truje? Bo ja cały czas. Dobra, mam mięso. O! Cykoria? Co to? O. Cykorii chyba nie mam. A nie, mam. Ej, jesteśmy blisko wioski! Dobrze, no, myślałem. Chodź, rozpierdolimy ich. Cii. Jakie cii?
Wjeżdża się na pełnej kurwa i ta siekiera zaśpiewa im mazurka Kujw-Dubskiego, cytując kapitana Bomba. Byliśmy już tu. Garnek wziąłem. Już maty jakieś. Których... się zaśmierci. Których mamy od chuja. Ale w którejś wiosce był dynamit do wysadzenia, pamiętam. O, lina, przyda się. Kolejna, weźcie liny. Louis Vuitton. Tu jest wesoła lina. Garnu. Ja pierdolę. Ciała się rozważą. Znaczy rozkładają. Ej, właśnie, czekajcie, mniej... A, ja się czerwoną farbą pomalowałem. Niko, jak zrobiłeś ten... Co? Jaszura spierdala. Dobrze, że ją dorwałeś. Jak zrobiłeś ten pancerz? No normalnie, nakładasz go sobie po zdobyciu tej skóry z tych mutantów. Aloes, przyda się. A, z mutantów, poczekaj. Patyk. Albo Patryk. Białe jagody chyba nas trują, dobra. Zajebiście, nie? Z tego co mi wiadomo, jak smarujesz się czerwoną farbą, to kanibale cię nie atakują. A, czekaj, bo tu jest woda, to się pójdę wykąpać. Dobra, chodźmy dalej. Oni nas nie atakują. Tymczasem Janczar. O, dobra. Ja też się wymyję. Jeszcze się w ich krwi ubrudz. Spokojnie. Tak. Arek, czy ty kojarzysz, co jest na tym zielonym zaznaczone? Wioska kanibali. O, co zajebiście. W której nie byliśmy, prawda? To możemy tam iść. Chłopaki, do niej, czekajcie. Dobra, zaczekam. Zwinów na to, że... Ja mam krótkie nóżki. W papen żeśmy przecież od nich dostali. Wszyscy aha, mamy taką aha, samą rozumiem. Staminę. Rozumiem, dobrze. No to ja idziemy tam. Trzeba oszczędzać staminy, Roxana, to weź sobie shiftem i co jakiś czas skocz. To ci przeoszczędzi staminę. Mamo? A już wiem, to nie była wioska, to był ten krater, co trzeba było wejść do Cave'a, żeby Timiego uratować, dobra. To ja to zaznaczałem. To idziemy w takim razie przed siebie. No to żółty. Ma ktoś jeść. Niestety. To co, idziemy w stronę żółtego, czy... Chodźcie lepiej na chatę, bo jest już ciemno. Nie, no nie będziemy przecież szli spać, daj spokój. Skoro Expedition, to Expedition, panie Mareczku. Ja pierdolę, zostaliśmy sami kanibalami. Koci, koci, łapci. No powiem ci, takiego widoku to się nie spodziewałem. Typ z sikierą, kurwa. Daleko ta wioska? No. Tu. Teraz jesteśmy aha, we wiosce kanibali na razie. Piłka? No. Czyli tak, no. Dynamit? W sensie do wywalenia, czy... Ej, tu jest do zebrania. Nie, to są flarki. Maty tutaj są. Maty? Aż maty. A ja maty. To powinien zejść do tego, do Cave'a. Tak? No. To wbijamy. No to czekaj, to byśmy wrócili, bym stawił jedzonko, żeby na nas już czekało. Nie no, dawaj, no skoro już tu jesteśmy, to... No dobra, no to chodźmy. Gdzie jest to wejście? Temu, prosto. No to prowadź. Czekaj. Nie, tylko hajs. To nie wiadomo, musi być też kontentowo. No. O ty kurwo, gdzie? Gdzie? Czekaj, widzę ich. Arek się strzema na parze, chodźcie, pomóżcie Arkowi.
Mało kogoś plomby nie wyjebałem. Okay. Dawaj. Gościu u mnie stoi bez ruchu. Czekaj. Pomocy. Trochę pomogłem. Mam jakąś maczugę tutaj, a tu ma. Kto mnie tu... O ty kurwo! Dobra. Mały śmieciu. Czekaj, nóżka. Mały pisik mnie tutaj atakuje. Cwela spierdolony. Gdzie? No, zabiłem już go. A, już dobra, na nogi miejsce. Dobra, weźcie, pozbierajcie ręce i tak dalej. Ja już miejsca nie mam. To jak ktoś ma miejsce, to niech pozbiera, będzie żarcie. Też mam full. Kurwa. Słyszę kida. Ej, dobra, chodźcie ten. Gdzie, nie, jest, ten, to gdzie jest to wejście do Cave'a? O którym Roxana mówiła. No tu. Chodź się wróć, tutaj ta skała. Dobra, tak. Tutaj jest jeszcze ziomo. O. Tu. No, dobra. Arek z Markiem już tam go zajebią, poczekamy na nich. Ja sobie zjem batona. Crazy baton. Trochę więcej tego pancerza by się przydało, ale okej, okay, dobra, mam nadzieję, że coś się ogarnie. Chodźcie. Chodźcie do... Gdzie jesteście? A, tam. Dobra. Chodźcie do tego cave'a i jak wyjdziemy z tego cave'a, to skończymy po prostu odcinek i tyle. I myk do cave'a. Jak się tu... A, dobra. Ciągle słyszę tego małego śmiecia. Z przykrością obawiam się, że ona może być na dole. Dobra. A, zajebiście. Ej, tu jest nawet jasno. Dobra, już mam walizki. Dobra, ktoś robi pochodnie czy coś? Czekajcie. Taśma. Zapalniczka. A nie, lakier do włosów. Masz lakier do włosów? Tak. Ej, jak go wyrzucić? W połączeniu z zapalniczką można coś fajnego zrobić. No można podpalić. Tak? No tak. Ty tutaj masz mapę jaskini. A jealous god punishes apparent's fault. Jest kompas. Tak, wiem. Nie jest mapa jaskini, tak mi się wydaje, chociaż. Baton? Ej, tu są batony. A cztery batony. God punish bla bla bla. Gdzie batony? Nie ba, ani sakciarze. Gdzie batony? O, fuck. A nie. Tak? Akwalung będzie nam tu potrzebny, czy mi się zdaje? Nie. Dobra, wbijamy na dół, kochani. I my, kurwa. Kurwa, masz. Aha, to fajne zejście. Ale widzę, że tu potężnie jest. Poczekaj. No, tu nic nie ma, dobra. To kto stawia pochodnie? Tu nic nie ma? Ktoś tu skika. Znaczy no, bierze pochodnie w łapy. To coś może się odjebać. Aczkolwiek nie wiem, czy czasem akwalung nam nie będzie potrzebny. O, jest tam. Chodź. Chodź, mordeczko. Chodź. To jest jak z tego, z Hobbita. Z Hobbita, kurwa, Gollum. Jeszcze żyje. O! Ktoś mi chyba przyjebał, ale się nie gniewam. Kurde, zęby mu wypadły, ja zębów nie mogę. Ja pierdolę. A, tak się schyla. Dobra. Kontrolem. Patyk. Jezu! Nie toperzy. Piękne. Kurczy synki, no. Patyk jest. Czekajcie. Patyk. Zabawka? Część zabawki. Timmy. Zabawka Timmy'ego. Dobra, weź schowaj tego. No. A co to? A kim jest ten cały Timmy? To jest syn głównego bohatera.
Przynajmniej w podstawce. W tym przypadku czterech. Tak. Czyli Timmy ma czterech ojców i słyszałem kanibala. Niezła orgia musiała być, jak gówniak ma czterech ojców. Dobra. Albo po prostu ojciec nie dogadował się z matką i... O kurwa, tutaj są... Dwóch ziomków jest. I będzie wpływ. Dawać kurwa. No chodź dawaj tu. Dawaj tego szpreja. A, kurde. Dawajcie, napierdalamy się. No, niech ktoś... Co? Co mi się stało? Kurwa, co za... Kurwa, brawo. Ja umieram, ja... O Jezu. No, umierasz? Jest, lekko. Kurwa, brawo. Kurwa. Ktoś we mnie gazem cisnął. Przepraszam. Dobra. Ostatecznie przeżyłem, to się nie gniewam. Moje pytanie jest takie, odpalamy ognisko i ich rozkurwiamy? Co mi... Ja bym postawił ognisko. Kurwa, o, ząbek. Spaliłbym ich. Nie jest ząbek, też się ząbka. No zawsze nie można się kierę tak ulepszyć. Dajcie te próchła. No ja mam jednego. Igit. Spalimy ich, będziemy mieli kości przynajmniej. Gdzieś tu był trzeci jeszcze. Wkomponował się w wystrój. Dobra, oni się ładnie tutaj spalą. Ej, wiecie, że my mamy batony. Wiemy. No to, ale mamy też nóżki. No. I niech ktoś z pochodnią idzie na przodzie, bo tutaj widzę konkretnie się dzieje. O, coś mogą jebać, ale nie wiem co. Komuś coś podjebałem do żarcia. Jakiś pancerz mogę sobie zrobić? A już nie mam go. Aha. Kurwa, jak wyłączyć kompas? Chyba F. O kurwa. Pojem sobie z okazji. Czy wy to słyszycie? Nie. Wolę nie słyszeć. Ja słyszałem wielkie bydle. O, i zajebiście. A wszystkie kości zebraliście? No dobra. Arek, prowadź, bo ty masz pochodnie. Dobra. Idźmy zatem. Czy tu na wprost coś jest? Okej, dobra, czyli tu akwalung nam się przyda. Ja pierdzielę kostkę w rękę wziąłem. Chyba, że gdzieś tu będzie. Chcę coś zrobić. Arek, weźcie tu poświećcie, proszę, ktokolwiek. Aha, nie mogę, tak nie mogę. Chłopaki! Co? Chłopaki! Dobra. No. Chłopaki? A, umyłem się trochę. A, tu jesteście. Coś co, będzie. Czekajcie, do góry. Czekajcie. Ej, tu jest Mina? Lina. Gdzie ty jesteś? Tu. Hopla. No jest. Czyli co, akwalung potrzebujemy? Tak. Tylko pytanie, czy on jest w tej jaskini, czy gdzieś indziej? Gdzieś indziej. Podejrzewam, że on gdzieś indziej. Poczekaj, ja tu jeszcze przejdę, zobaczę. Ja tu przeleciałem. Ja nie chcę być tu sama. Dobra. Poza tym jest to był Janczar, największy bohater naszego... Uniwersum? Właśnie. Ej, dobra, czekajcie na mnie. Mierdola. Ja myślałam, że tam jakiś smog walizki leży, a to skała. A możecie poczekać na mnie? A co, nie czekamy? No to rusz, kupcie. Żebyś stał dobra. Tutaj, żebyś widział, że czekam. O. Boże, jakie to głośne. Tup. Idę. Tup. Staminy już nie mam. Doszczędzaj. Tup. Idę. I my. Dobra, czyli naszym celem jest akwalung i trzeba tutaj wrócić i zaznaczyć tę jaskinię. To... A co to jest ten akwalung? Taki przyrząd do oddychania no, pod wodą. A, spoko.
czy to kupa? Słyszę to wielkie bydle. O, ubranie Louis Vuitton? Jestem fresh? Znaleziono na wystroi, na ich chuj. Co to jest? O, jest obrazek. Taki brzydki pan. Dobra, tu nic nie ma. Są fotele, alkohol, więcej alkoholu. O, zajebiście. Smutek. Alko? Ej, ja w ogóle alko nie mam. O. No to bierzem wódę. Czyli co, wracamy? Chyba tak. Tak. Bo tutaj raczej to już nic nie ma. Dobra, to chodźmy. Nie wiem gdzie, ale chodźmy. Pewnie znajdziemy jakoś wyjście. Świeczka mi się nie pali. Ja za Arkiem idę. Ja jestem... Kurwa, umrę. Czekajcie, umrę. Czekajcie. No. Dobra. Tu jest stalina. Tak, czyli schodzimy na dół. No i wracamy, bo tu nie ma sensu w takim razie, skoro Aqualunga nie mamy. Chodźcie, bo ja się boję. Można postawić punkt przy tym. No ale nie wiem, czy w jaskini możesz. No ale wtedy będziesz widział, że jest tutaj. To wiesz co, to ustawimy na zewnątrz, że tu ta jaskinia jest do sprawdzenia, okej? Okay? Tutaj jeszcze coś jest. Będziesz szedł, wiesz, że jak wejdziesz w jaskinię, to że będzie wyskakiwał, że jest tu. Kamień. No dobra. Jak... Kamień. Czekaj, mam jakieś... Picie? Po co mi tyle kamieni? Nie no, w chuj. Nie no, picia w chuj akurat mamy. No dobra. Chodźmy. Tutaj są jakieś rączki. I kasetę znalazłem. Ktoś nie zebrał, bo ja zebrałem kasetę. A, to możliwe, że ja. Ej, tu było rozdroże? A nie, okej, okay, dobra. Niech ktoś prowadzi, kto kiedy ma pochodnie. Kiedy spotkamy się na zakręcie, co z nami będzie. A, takie dziadkowe hity. No właśnie, skończ z tym oldschoolem. Kurwa człowiek. Ja po prostu mam konsekwentny styl. Chujowy, to też prawda, ale konsekwentny. Ej, tu mamy jeszcze truchło. Już się rozkłada, bo śmierdzi gównem. Dobra, chujnie. No myślałem, że tu coś będzie. A tutaj żeśmy byli? Z tej strony? Pokaż. Ty? Aha, ty jakieś. Patrzcie, kurwa. Chodźcie tu ja do mnie. Ja nie idę pierwsza. Aha, tu nic nie ma. Sami się idźcie. Ej, poczekaj, no. Chyba ci se poszli już. Chodźcie tu. No idę. No tu ruszam. Tu nie byliśmy. Faktycznie, Arek ma rację, to może to... Można zejść na dół w jakieś, kurwa, głębiny, chuj wie czego. Ty, to może tam będzie Aqualung? Kompletnie bez namysłu, ale jebać. Jebać życie, jebać konsekwencje. Dokładnie. Dokładnie. Się boję. Ja się boję. No jest nas tutaj czterech. No to dobra, to słuchajcie, to wbijamy. Wbijamy. No to idziemy do Aqualunga. Chyba, że... Wiecie co? Bo odcinek i tak już długo trwa. No. To moja propozycja jest taka, że tu skończymy i od razu walniemy kolejny odcinek. Taki dobra. Disclaimer. Co jest na końcu jaskini zobaczycie w następnym odcinku. Odcinku, dokładnie. Chyba, że zapłacicie płatną subskrypcję. 19,99 na numer konta wyświetlający się na ekranie. Czyli na fundację Żyj Razem z Majomenami. Polecam. No, także dziękujemy serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Cholesterolu. Tak, cześć. I koneserzy majonezu. Dokładnie.